Miał być to pierwszy pomnik w historii warszawskiej Pragi, a stał się pierwszym, który nie powstał. Znajdujemy się na ulicy Targowej. Jest głośno i szybko, zupełnie inaczej niż 100 lat temu, gdy większą część ulicy zajmowały trawniki, gazony i rozłożyste drzewa dające przyjemny cień. To właśnie w takich okolicznościach w 1938 roku grupa mieszkańców wpadła na pomysł upamiętnienia generała Jakuba Jasińskiego, przypomnijmy, poległego w obronie Pragi przed wojskami Suworowa w 1794 roku, wystawieniem mu pomnika. Jak miał wyglądać pomnik? Prawdopodobnie chciano skorzystać z rzeźby już gotowej. Rzeźby autorstwa znanego artysty Józefa nomen omen Jasińskiego, która kilka miesięcy wcześniej zdobyła jedną z nagród na corocznym salonie w Zachęcie. Zapewne nie przez przypadek autor znalazł się także w komitecie budowy pomnika. Wakacje w ramach próby makiety rzeźby ustawiono prawdopodobnie u wylotu szerokiej, czyli dzisiejszej Kłopotowskiego. Ta przymiarka miała pozwolić na znalezienie optymalnego miejsca w kontekście istniejącej zabudowy. Tym bardziej, że docelową wysokość rzeźby wraz z postumentem określono na około 7 metrów, czyli na wysokość okien pierwszego piętra. I na przymiarce się skończyło. Z nieznanych przyczyn pomnik nie powstał, a miano pierwszej upamiętnionej w ten sposób osoby na Pradze zyskała kobieta. W pobliżu głównej alejki prowadzącej do ogrodu zoologicznego w zaroślach na dwumetrowym postumencie znajdziemy popiersie Elizy Orzeszkowej. Pośrodku postumentu wyryte są dwie złote myśli autorki nad Niemnem. Społeczność ludzka trwa tylko przez sprawiedliwość i niżej wierzę, że nienawiści umilkną. Z obiektem tym wiąże się tajemnicza historia. Do tej pory nie wiadomo, komu zawdzięczamy inicjatywę i sfinansowanie jego budowy. Ów inicjator miał w 1938 roku pocztą przekazać honorarium rzeźbiarzowi Henrykowi Kunie za wykonanie popiersia, a prezydentowi Starzyńskiemu telefonicznie prośbę o umieszczenie gotowego pomnika w jednym z warszawskich parków. Wybór upadł na Park Praski. Rzeźba została odsłonięta na jesieni jeszcze tego samego roku. Mówiliśmy o pomniku, który miał być, a finalnie nie powstał. Pomniku, który został zrealizowany, no ale jakby go nie było. A teraz kilka słów o pomniku, który powstał, ale już go na Pradze nie ma. Gdyby zapytać przechodniów o pomnik najbardziej kojarzący się z Pragą, to może się zdarzyć, że wskażą na ten nieobecny, czyli pomnik Braterstwa Broni. Miał wysokość około 10 metrów. W górnej partii przedstawiał rzeźby trzech radzieckich żołnierzy w bojowym natarciu, w tym jednego wychylonego do rzutu granatem. W dolnej zaś, w narożach, stały rzeźby czterech żołnierzy, dwóch polskich i dwóch radzieckich, z pochylonymi głowami pełniącymi wieczną wartę. Ze względu na sposób przedstawienia rzeźb, żartobliwie nazywano go pomnikiem czterech śpiących. Pierwsza wersja pomnika została wystawiona już na jesieni w 1945 roku. Był to pierwszy monument powojennej Warszawy. Stanął w najbardziej ruchliwym i reprezentacyjnym miejscu Pragi. Był wspólnym dziełem artystów radzieckich i polskich. Pomnik był i jest różnie kojarzony jako punkt orientacyjny, miejsce spotkań, przesiedywania młodzieży, jako miejsce komunistycznych imprez, symbol polsko-radzieckiej wojskowej przyjaźni i radzieckiej okupacji. 10 lat temu, na jesieni 2011 roku, pomnik został rozebrany. Monument zdemontowano na czas budowy drugiej linii metra. Początkowo miał zostać ustawiony kilkadziesiąt metrów dalej, ale trafił do magazynu. Czy tu jego historia się skończy? Nie. Wkrótce zacznie się jego nowy rozdział. Popularnych czterech śpiących nie zobaczymy co prawda już na Pradze, ale na wystawie stałej w Muzeum Historii Polski.
Pomnik Braterstwa to nie jedyny monument wystawiony w przestrzeni Pragi w okresie PRL. Po kilku dekadach mieszkańcy mogli podziwiać monumenty np. żołnierza, profesora, świętego, a nawet architekta. Zacznijmy od tego ostatniego, Józefa Szanajcy. To skromny, wyważony w swojej formie i treści pomnik. Mamy tu 2,5-metrowy postument obłożony płytami granitu, a w jego połowie na specjalnej podstawce, półce umieszczone brązowe popiersie tego znakomitego przedwojennego architekta. Pomnik został odsłonięty w 1979 roku przy ulicy, której Szanajca jest patronem. Stało się to w 40. rocznicę jego śmierci, a warto przypomnieć, że architekt poległ śmiercią żołnierza w wojnie obronnej. Monument to nie tylko upamiętnienie architekta, to również prawdziwy pomnik przyjaźni. Z Szanajcą przy dziesiątkach projektów współpracował Bohdan Lachert, inna znakomitość świata architektury. To właśnie on wyrzeźbił popiersie swojego młodszego przyjaciela i współpracownika jeszcze w czasie okupacji niemieckiej w swojej pracowni na Saskiej Kępie. Gipsowy oryginał znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia Architektów Polskich. Co ciekawe, posłużył on do wykonania brązowego odlewu dwukrotnie. W 2000 roku wykonano replikę skradzionej rzeźby. Również w 1979 roku wśród kombatantów narodził się pomysł wzniesienia pomnika upamiętniającego żołnierzy 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Na ogłoszony wówczas konkurs nadesłano kilkadziesiąt projektów. Do realizacji wybrano ten przygotowany przez Andrzeja Kastena, a następnie, prawdopodobnie ze względu na zryw Solidarności i stan wojenny, prace zostały zawieszone. Powrócono do nich po kilku latach. Wykonanie ważącego niemal 50 ton pomnika było nie lada wyzwaniem. Rzeźbę odlano z brązu w częściach. Składała się z około 300 elementów w zakładach mechanicznych imienia Marcelego Nowotki na Woli. Później, już po wstępnym złożeniu, w sierpniową noc 1984 roku przewieziono go przez Warszawę. Musiał pokonać trasę około 20 km, między innymi przez most Gdański, aż do miejsca, w którym się znajdujemy, tuż przy wejściu do portu praskiego. Była to operacja, której przyglądali się mieszkańcy, ale i telewizja. Następnie rozpoczęto skomplikowany montaż na docelowym terenie. Gotowy monument odsłonięto w styczniu 1985 roku. Monument to połączenie tradycyjnego pomnika i formy abstrakcyjnej. To olbrzymia, 11-metrowa postać biegnącego żołnierza kościuszkowca z podniesioną wysoko ręką wyciągniętą w kierunku lewobrzeżnej Warszawy. To przypomnienie wyzwolenia Pragi i nawiązanie do nieudanej próby niesienia pomocy walczącej w Warszawie w 1944 roku. Przedostatni pomnik z okresu PRL stanął tu na Szmulowiźnie, we wnętrze południowej ściany bazyliki od strony ulicy Kawęczyńskiej. Przedstawia świętego kościoła katolickiego, księdza Jana Bosco. W skrócie był to XIX-wieczny włoski duchowny, założyciel Zgromadzenia Salezjanów, znany przede wszystkim z niesienia wsparcia wśród dzieci i młodzieży czy zakładania oratoriów. Takich specjalnych miejsc, w których młode pokolenie mogło się uczyć, pracować, bawić i modlić. Obecność Bosco w tym miejscu no nie jest przypadkowa. Bazylika za moimi plecami jest bowiem niemal od 100 lat prowadzona przez Zgromadzenie Salezjańskie. Tu funkcjonuje również oratorium. Pomnik z kamienia pojawił się tu w 1986 roku. Figura księdza stoi na niewielkim postumencie. Towarzyszą mu dzieci. Jest jak na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak, jak miał być Jan Bosco dla swoich wychowanków. Pomnik wykonała Krystyna Fałdyga-Solska, autorka licznych pomników sakralnych z terenu całej Polski. Lokalizacja ostatniego praskiego pomnika z okresu PRL również nie powinna dziwić.
Oto niepozorny kompleks zabudowań Instytutu Tele i Radiotechnicznego przy ulicy Ratuszowej. Kontynuatora tradycji polskich badań i innowacji z zakresu radiotechniki, elektroniki, teleinformatyki. To tu przed 1939 rokiem, w czasach, gdy w Wielkiej Brytanii transmitowano już, wiadomo, niezwykle interesujące życie na królewskim dworze, to tu prowadzono pracę nad przesyłem sygnału telewizyjnego. To stąd w 1952 roku wyemitowano pierwszy w powojennej historii kraju program telewizyjny, a w 1965 pierwszy w Polsce eksperymentalny pokaz telewizji kolorowej. Długoletnim dyrektorem i pracownikiem tej placówki był wybitny naukowiec, profesor Janusz Groszkowski. To pionier tele i radiotechniki w Polsce. To on zainicjował pracę nad telewizją, a w czasie II wojny światowej współpracował z Armią Krajową, badając mechanizmy niemieckich pocisków rakietowych V2 wystrzeliwanych w kierunku Wielkiej Brytanii. Dzięki jego pracy alianci mogli podejmować próby zakłócania ich lotu. Po pierwsze profesora stanęło przed wejściem do budynku Instytutu. Brązową rzeźbę autorstwa Janusza Pastwy, znanego m.in. z realizacji kwadrygi na frontonie Opery Narodowej, ufundowało w 1988 roku Stowarzyszenie Radioelektroników Polskich. I był to ostatni pomnik wystawiony na Pradze w okresie PRL. Kolejne pojawiły się dekadę później. Najmłodsze praskie pomniki to te wystawione od końca lat 90. Znajdziemy je w różnych punktach dzielnicy. Ostatni natomiast pomnik zrealizowany został w 2011 roku, ale znaleźć go na terenie dzielnicy będzie trudno, ponieważ znajduje się w zbiorach jednego z warszawskich muzeów. Pierwszy z pomników okresu transformacji w formie wielkiego głazu ułożonego na cokole ustawiono na skwerze między ulicami Ratuszową i 11 listopada. Upamiętnia on ostatniego komendanta Armii Krajowej na Pradze, Antoniego Żurowskiego. Uzupełnione o dwie leżące tablice z wyrytymi nazwami praskich organizacji podziemnych biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Pomnik powstał w 1999 roku z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dwa lata później przy ulicy Namysłowskiej odsłonięty został pomnik upamiętniający więzionych i pomordowanych przez NKWD i UB członków polskich organizacji niepodległościowych. Dlaczego tu? Dlaczego właśnie w tym miejscu? Otóż teren ten pełen jest tragicznych wspomnień. Wcześniej stało tu bowiem więzienie karno-śledcze, potocznie zwane Toledo. Przez pierwsze lata powojenne należało do jednych z najcięższych w Polsce. W okresie stalinowskim represjonowano tu więźniów politycznych, m.in. żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Według oficjalnych i wciąż jeszcze z pewnością niepełnych danych, w latach 45-56 ponad 200 więźniów poniosło tu śmierć w wyniku egzekucji, chorób lub okrutnych metod śledczych. Wynik niedawno przeprowadzonych badań archeologicznych na tym terenie nie pozostawia złudzeń. Zwłoki zamordowanych chowano na terenie więziennym. W toku prac badawczych odkryto szczątki niemal 20 osób. Pomnik przypomina więc tragiczne losy ludzi i tragiczne wydarzenia, które miały tu miejsce. Monument przedstawia postać więźnia wychodzącego na wolność przez wyłamane kraty. Jego autorami są Dariusz Kowalski, odpowiadający za rzeźbę, i Sławomir Korzeniowski za całość architektury. W 2005 i 2006 roku Pradze przybyły dwa kolejne pomniki o dość podobnej stylistyce. Jak to możliwe? Ano, mają tego samego autora. O pomniku dla bohaterskiego kapelana Skorupki, który zginął na przedpolach Warszawy w czasie wojny polsko-bolszewickiej, pisało i mówiło się od lat 20. ubiegłego wieku.
W zbiorach Państwowego Archiwum zachowała się nawet korespondencja pomiędzy wydziałami magistratu a komitetem budowy jego pomnika. Planowano wystawić go właśnie tu, na Placu Weteranów, na osi kościoła Świętego Floriana. Na marginesie warto dodać, że ówczesny zarząd miasta dopuszczał ustawienie kolejnych pomników wybitnych bohaterów narodowych przed szpitalem oraz planowanymi w okolicy gmachami. Jak wiemy, do budowy nie doszło. Do pomysłu powrócono niemal 80 lat później. Poniekąd przyczynił się do tego sam papież Jan Paweł II. W 1999 roku, goszcząc tu w diecezji warszawsko-praskiej, apelował o upamiętnienie tego znamienitego kapelana. 4-metrowej wysokości pomnik ufundowany został przez diecezję warszawsko-praską z okazji 85. rocznicy Cudu nad Wisłą. Razem z cokołem obłożonym granitem ma około 9 metrów wysokości. Autorem pomnika jest znany polski rzeźbiarz Andrzej Renes. W jego dorobku artystycznym znajdują się warszawskie pomniki kardynała Stefana Wyszyńskiego na krakowskim przedmieściu i prezydenta Warszawy Stefana Sterzyńskiego przy Placu Bankowym. Dość niecodzienny format i przesłanie ma drugi pomnik Andrzeja Renesa, zlokalizowany na niewielkim skwerze u zbiegu Kłopotowskiego i Floriańskiej. Składa się z 5 postaci. Skrzypka, akordeonisty, gitarzysty, banjolisty i bębniarza. To pomnik praskiej kapeli podwórkowej, odsłonięty w 2006 roku, a przypominający o licznych amatorskich zespołach wędrujących po ulicach i podwórkach, przygrywających mieszkańcom i tak zarabiających na życie. Pierwotnie po wysłaniu SMS-a można było wysłuchać jednej ze 100 piosenek, w tym okupacyjnych i typowo warszawskich. Jednak system okazał się być awaryjny i nie jest to już możliwe. Trzeba przyznać, że pomnik jest dość popularny wśród turystów. Lubią robić sobie przy nim zdjęcia. Wreszcie ostatni pomnik, który stanął na Pradze. Stanął, pokiwał się i zniknął. A zdążył wzbudzić w tym czasie niemałe dyskusje. Znajdujemy się na Nowej Pradze, na ulicy Czynszowej. Dokładnie pod tym sklepem w 2009 roku odsłonięta została rzeźba przedstawiająca okolicznego mieszkańca. O naturalnych rozmiarach w zielonej kurtce, zgarbiony w charakterystycznej pochylonej pozie. Rzeźba umieszczona została na sprężynie. Pierwowzór zmarł jednak przed końcem prac. Pomnik wykonany przez Pawła Althamera we współpracy z 4 nastolatkami oraz GEPAS przedstawia znanego w tej części Pragi mężczyznę, zwanego panem Gumą, który często przestawał właśnie pod tym pobliskim sklepem. Odsłonięciu towarzyszyły różne reakcje, włącznie z protestami mieszkańców, którzy twierdzili, że utrwala on niekorzystne stereotypy na temat dzielnicy. Któregoś roku rzeźba zniknęła i już tutaj nie wróciła. Okazuje się, że znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Szanowni Państwo, i to ostatni pomnik, który pojawił się na Pradze. Czy Praga potrzebuje więcej pomników? Oto jest pytanie.